Marketing sportowy. Kilkanaście lat temu nikt sobie tym głowy nie zawracał, ale dziś nie wystarczy wywiesić kilku plakatów na mieście, by przyciągnąć uwagę kibica. Mamy tak fajnych chłopaków i tak świadomych tego, że trzeba też wychodzić do kibiców, że są oni idolami tych ludzi na stadionie, że wiedzą, że muszą się po prostu do takich akcji przyłożyć i chcą. Walczyć trzeba niemal jak o punkty w tabeli, zwykle w nietypowy sposób. Sobota, stadion Naścigiennego, godzina 13:30. Wybór należy do siebie. Korona i jej Jigsaw efekt osiągnęli. Ten efekt końcowy był zauważalny, bo ten sektor rzeczywiście tych najzagorzalszych kibiców był wypełniony do ostatniego miejsca, był element zaskoczenia. Inni też główkują i też potrafią zrobić trochę szumu. Mieliśmy piłkarzy, taksówkarzy. Tutaj gdzieś, tak? Będzie dobrze? No jeszcze do przodu, jakby można było tam gdzieś przy tym. Piłkarzy, raperów. Wszyscy jedziemy razem. Był nawet Mateusz Indiana Jones Cetnarski, co pokazuje, że w tej zabawie granic nie ma. Wszystko, co my robimy w szeroko pojętym marketingu, robimy po to, żeby kibic przyszedł na stadion, czyli dowiedział się o tym, czym jest Legia, dlaczego Legia jest potęgą, oraz żeby małe dziecko wychowało się w Warszawie, w okolicach i w Polsce z takim przeświadczeniem, że Legia jest super fajna, jak jesteś dzieckiem i chcesz związać swoje dzieciństwo, a później swoje życie z Legią. Zadanie jest proste. Marketingowcy muszą robić wszystko, by o klubie było głośno i pozytywnie. Futbol to biznes, a na końcu ktoś to wszystko liczy i monitoruje. To nie jest tak, że ja na przykład wkładam 2 miliony złotych w klub albo wkładam jakąś dużą kwotę w klub sportowy i te pieniądze się rozpływają, tak? Ja później na bieżąco jako sponsor chcę monitorować to, co się z tym dzieje. Chcę wiedzieć, jak to wpływa na wizerunek mnie jako sponsora. Więcej kibiców to automatycznie więcej sponsorów. Coraz bardziej świadomi są tego również piłkarze. Oni wiedzą, że ich obowiązki nie kończą się na boisku, a każdy dobry ruch wpływa na wizerunek. Jeżeli chodzi o Ekstraklasę, no to warto pochwalić Jakuba Rzeźniczaka. Ja po takim kontakcie właśnie z jego menedżerami jestem pod dużym wrażeniem. Robiliśmy dla nich właśnie badania związane z tym, z jaką marką kojarzy się Jakub Rzeźniczak. Czy na przykład nawet tak kolokwialne pytania, które w psychologii się sprawdzają, czyli czy na przykład kupiłby pan samochód od Jakuba Rzeźniczaka, gdyby on go sprzedawał? W ostatnich latach widać na tym polu ogromny postęp. Wzorem jest oczywiście Robert Lewandowski. W tej chwili to marketingowy top. Dalej są Grzegorz Krychowiak i Arkadiusz Milik. Grzegorz Krychowiak zrobił największy skok przez ostatnie 2 lata i nie tylko w zakresie tego, jak dobrze gra w piłkę, ale także tego, jak jest postrzegany przez media. Widzimy wzrost polubień na jego fanpage'u, na Facebooku. Właściwie 1,5 roku temu jeszcze nie miał nawet profilu na Facebooku. W Ekstraklasie najwyżej stoją akcje Sebastiana Mili. I to też wykorzystuje Lechia. Mila grający w serialu. Mila otwierający klubowy sklepik. Mila rozdający pączki. W końcu Mila na urodzinach kibica. Jeszcze raz! Nie jest to najłatwiejszy kawałek chleba.